Ostatnio rozbieraliśmy paragraf 11 z okrzykiem. Pod tytułem z okrzykiem. Nie to, żebyśmy krzyczeli. I zakończyliśmy to nasze rozważania na temat wierszy, tych, które mówiły, że, które mówią, że ta obecność, która ma być sygnalizowana okrzykiem i głosem archanielskim i nad tym właśnie się zastanawialiśmy. Czy może ktoś chciałby przypomnieć te ostatnie myśli? No to nie ma nawet takiej potrzeby czy konieczności, ale Paninka widzę miała chyba ochotę przypomnieć. Tutaj brat autor zwraca nam uwagę, że ten okrzyk albo głos archanielski i trąba Boża łącznie z towarzyszącymi im wydarzeniami oznaczają w tym wersecie tą samą rzecz, co głos siódmej trąby czy wielkie głosy wraz z towarzyszącymi im wydarzeniami. No nie wiem, czy te teksty omawiać. Mieliśmy pod rozwagą chyba ten Tesaloniczan 4,16, który mówi o zstępowaniu lub podczas z tym okrzykiem, nie? Czyli głosem archanielskim i trąbą Bożą. No dziękuję, tak nieudolnie, bo nie wiem, co tam... No, no, ale to chodzi o to, żebyśmy sobie przypomnieli ogólnie to, nad czym się zastanawiamy. Aha, przepraszam, i jeszcze nie wiem, czy było o tym objawienia i z Daniela, że opisuje w sposób ogólny te same wydarzenia właśnie, co w Tesalonicach 4,16 i 17. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze. Pierwsze pytanie drugiego akapitu pyta nas, co oznacza ten okrzyk? Co oznacza okrzyk? To jest drugi akapit się zaczął i bardzo proszę, kto ma jakieś myśli na ten temat, to proszę. Proszę. Więc po pierwsze, samo słowo okrzyk, nie? To co to jest? Ja tutaj sobie poszukałem definicji. Definicja na przykład PWN-u to jest taka, że okrzyk to głośne zawołanie mające zwrócić uwagę. Tak, ze słownika jakiegoś Doroszewskiego. Natomiast z innego słownika jest to głośny dźwięk wydany przez człowieka wyrażający silne emocje lub mający zwrócić uwagę innych. Nie? Wyrażający silne emocje, mający zwrócić innych. I to jest ciekawe, że tutaj jest, że wydany przez człowieka. Znaczy to pewnie nie musi być przez człowieka, ale w kontekście tym, który tutaj mamy w naszym akapicie, to dotyczy ludzi. Dlatego, że mamy okrzyk i mamy głos archanielski, prawda? Więc okrzyk nie jest archanioła, tylko głos jest archanielski, tak? Więc tutaj okrzyk, no jeżeli chodzi o wydarzenia, które się no, mają miejsce z historią ludzkości i tak dalej, no to nie to, że zwierzęta będą meczały, buczały, czy jakieś odgłosy wydawały, tak? Ani nie aniołowie, w każdym razie nie archanioł. Więc to ktoś inny niż archanioł. No i generalnie tutaj, tak jak rozumiemy, ten okrzyk będą wydawali ludzie wówczas. Przy czym to nie jest takie
tutaj on jest z pewnego punktu widzenia skontrastowany, tak? Że to pewne rzeczy, które się dzieją, one się różnią w jakiś sposób od tego głosu archanielskiego. Być może krzyczą podobne rzeczy, być może w innych kwestiach. To będziemy rozważali sobie za chwilę w następnych pytaniach, ale warto to zauważyć. I tak jak na poprzednim zebraniu właśnie sobie spoglądaliśmy na te poszczególne wersety, że one się wzajemnie uzupełniają, tak? Że one czasem pod innymi symbolami, ale widzieliśmy, że mówię o tych samych kwestiach, prawda? No to dla nich równoległością dla tego okrzyku są te wielkie głosy z objawienia 11 rozdziału a 15 wersetu, że jedne i drugie mówi o tym samym. Tutaj okrzyk, tak, a tutaj wielkie głosy. Nie wiem, czy przeczytać to objawienie 11:15? Bardzo proszę. I zatrąbił anioł siódmy i stały się głosy wielkie na niebie mówiące: królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i królować i Chrystusa Jego. I królować będzie na wieki wielku. Ciekawe, nie? Albo w innych przekładach głosy potężne, potężne głosy, głosy donośne, które informują, że w innych przekładach rozpoczęło się nad światem królowanie Pana naszego. Nastało. Czyli, że oni zaczęli o tym mówić. No ale teraźniejsze. To tutaj, że tak powiem, to tutaj od razu nam się włącza taka taka kwestia, że no to co? To ludzie mówią o tym, że zaczęło się królowanie Pana Jezusa, a z drugiej strony nikt tego nie widzi? To jak? Nie? To o co tu chodzi? I o tym za chwilę w następnych pytaniach. Dziękuję. Pewnie w pytaniu czwartym najszybciej. Dziękuję. Kto jeszcze do tego pytania? Co oznacza ten okrzyk? Proszę. No ogólnie okrzyk, no tak jak już Gabryś tutaj zacytował, z takiej słownikowej definicji, ma na celu zwrócenie uwagi na tego, który ten okrzyk wydaje, z pewnych względów jemu wiadomych. No i tutaj no właśnie też będzie chodziło o pewne zwrócenie uwagi na to, że zmienia się porządek rzeczy, że to nasz Pan będzie już królował nad tym światem i będzie obejmował władzę. Ponieważ to będzie okrzyk, to będzie wiadome, czyli no rozumiem, że to będzie tak jasne i widoczne dla wszystkich, że no tutaj nie trzeba będzie, no nie wiem, jakoś tam nikomu dodatkowo wyjaśniać, że o to Pan idzie, bo to będzie zamanifestowane właśnie w taki sposób czytelny, widoczny i oczywisty dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję. No tak, ale to, że ktoś wydaje okrzyk, żeby zwrócić uwagę, to znaczy, że wszyscy przyjmują tą uwagę, czy wszyscy są zaangażowani, żeby przyjąć tą uwagę. Bardzo okrzyk, proszę się... Okrzyk może będą słyszeć wszyscy, tylko że oni zrozumieją ci, którzy będą właśnie mieć to zrozumienie od Boga, żeby wiedzieć, o co chodzi. Bo ci, którzy będą po prostu mogą zobaczyć oczami literalnie coś, co się dzieje, natomiast my widzimy to sercem, literalnie coś się widzi, bo wiadomo, że są różne zmiany bardzo szybkie na świecie, ale my rozumiemy to sercem, to Słowo Boże nam przekazuje i po prostu my to widzimy w sposób, który
który jest nam dany, pokazany, na ile możemy to zrozumieć, że coś się zaczyna już dziać w tym sensie, że się zbliża Królestwo Boże, że jest coraz bliżej już to apogeum tego zakończenia tego systemu. Natomiast ludzie ze świata, oni no zobaczą, że coś się dzieje, bo to jest symboliczne, ten okrzyk Archanioła. I oni zobaczą, że coś się dzieje, tylko że nie będą wiedzieć co. A zanim się spostrzegą, no to już będzie za późno, bo to już się będzie rozgrywało wszystko. Także każdy będzie musiał się przekonać, że Bóg istniał, istnieje, będzie istniał tak samo jak i jego syn. Dziękuję. Dziękuję. Tak się przysłuchuję i tak również dołączam się do tych myśli. I tak dla mnie ten okrzyk kojarzy się z czymś radosnym, z radością, że już coś nastąpiło, czy już się wypełniło, czy właśnie się wydarzyło, że na co tak długo czekaliśmy, nagle jest, pojawiło się. Tak? I tak jak tu siostra Grażynka wspomniała, dla nielicznych on będzie świadomy, czyli zrozumiały. Natomiast świat ludzkości będzie też obserwował pewne wydarzenia, ale oni są w niewiedzy w stosunku do wypełniającego się planu Bożego i o czymś takim jak właśnie na stałą wtórę przyjścia są nieświadomi tego. Mogą obserwować zjawiska, wydarzenia i tak samo dla nielicznych jest to no, zrozumiałe, objawione. Tak samo jak na przykład z narodzeniem dziecka. Czy cały świat się cieszy, że na przykład urodziła się Emilka? Najbliżsi wiedzą o tym, mama, tata i ten, no i dziecko również jak się rodzi, to no, akurat płacze, nie? Ale jest to taki radosny moment. Także no... Chwała niech będzie Panu, że po części dał nam zrozumieć tą wtórą obecność Jezusa Pana, że żyjemy już w tej wtórej obecności Jezusa Pana, z czego się cieszymy, że właśnie krok po kroku plan Boży nie uchybia, a wypełnia się. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, brat Gabryś. Tutaj siostra Hańka powiedziała o tym, że to jest radosny okrzyk. Ale to jest radosny okrzyk dla tych, którzy czują, że to jest coś fajnego. Natomiast dla innych to jest wycie rozpaczy. że im się, że tak powiem, ich poukładany świat rozpada, nie? Że do tej pory mogli coś robić, a teraz nie mogą. I oni tego niekoniecznie wcale rozumieją, nie? Będziemy o tym mówili jeszcze, na czym to polega, ale cała masa tego to jest takie dosłownie wycie, że tu się dzieje, odbierają nam nasze prawa. Do tej pory mogliśmy, a teraz nie możemy. I o co chodzi? Taki, no krzyczymy. No, ci, którzy na to patrzą z perspektywy właśnie biblijnej i tak dalej, to widzą, o co chodzi. Widzą, że to ich wycie, te okrzyki, że o, to się dzieje, tamto się dzieje i tak dalej, tutaj, to i tamto, że to mówi, że no właśnie tak miało być, bo teraz Jezus obejmuje władzę. To co wy dalej chcecie mieć tą władzę? No ale no, że tak powiem, to takie jest różnostronne. Jedni się z tego cieszą, a inni, że tak powiem, wściekłość, czasem bezsilność i tak dalej. Ale na razie jestem. Są te emocje i właśnie takie zwracać uwagę, że dzieje się. Dziękuję. Dziękuję. A kto nie będzie zwracał uwagi na okrzyki? No głuchy. Głuchy, tak dokładnie. Albo ktoś, kto jest bardzo zajęty tym, co robi. 100% zaangażowany w to, co robi. Rozłupuje kamień albo rozcina tam coś, albo no jest 100% w to zaangażowany. Musi, bo dokładnie tak musi
coś tam słyszę, ale... No, ale to bez reakcji jest, bo to coś tam sobie krzyczą, to ja. To tak jak pamiętasz, opowiadałeś to, jak spadał samolot z tymi, że ty sobie siedziałeś na tym, jak to się nazywa, tam akurat na dachu byłeś i poprawiałeś dachówki, czy co? A mówisz, co ci ludzie tak chodzą, nie? Tak. No, 10 kwietnia 2010 roku. To wtedy, a katastrofa polskiego rządu. Prezydent tam. I to się stało rano, a do ciebie informacja dotarła po południu, nie? Do mnie to dopiero wieczorem doszło, kiedy do domu wróciłem, Palinka mi mówi, a ja patrzyłem, że ludzie coś chodzą, dyskutują, tak, zbierają się. A widziałeś to, tak? Widziałem, tak, koło sąsiadów tam, że, ale ja byłem zaangażowany w naprawianie dachu, bo ciepło. Więc było trochę ładnej pogody i trzeba było to zrobić. Ale coś cię zaintrygowało, że tak nie było. No że tak, że tak byłem, myślę, to był początek, to był pierwszy tam, to myślę, czy ta okolica jest rzeczywiście taka aktywna, tutaj taka społeczność sąsiedzka jest tak bardzo... To wydarzenie wielkiej wagi. No i był okrzyk. Ja byłem sam zajęty czym innym, ja dachu naprawiałem. No więc ludzie, którzy są zaangażowani w to, czym się zajmują, to nie słyszą okrzyków. Tam sobie krzyczą, a niech sobie krzyczą. Mi tam nie przeszkadza. Albo i tak ignorują. No bo jeżeli ten okrzyk zaczyna mi przeszkadzać, coś tak jak Gabryś powiedział, że zaczyna blokować, no to wtedy to wściekłość przychodzi, że jak to ja do tej pory mogłem to i tamto, a teraz nie mogę, no to co? Albo interpretują, że dzieje się coś innego, niż to faktycznie oznacza. Tak. No. Uważają, że coś innego się kończy, chociażby ta era wodnika teraz, nie? Tak, dobrze. Czyli zwracanie uwagi, ten okrzyk to zwracanie uwagi. No ta uwaga była bardzo mocno zwracana i to zwłaszcza w tej części świata, która była najbardziej aktywna wtedy, bo głównie w Stanach Zjednoczonych to działo się najwięcej. Dochodziło również do Europy i do Azji i do Afryki, ale w Stanach Zjednoczonych to było najmocniejsze. Jak wiemy, kilka lat później to już w Polsce się pojawiły osoby, które przyjechały ze Stanów i zaczęły ten okrzyk i tu rozgłaszać. Dobrze. Pytanie drugie. Co oznacza archanioł i kogo to określenie dotyczy? Ochotniczo. Bardzo proszę. Bo to z głosem archanielskim. Więc co oznacza słowo archanioł? Ochotniczo, proszę. Wiem, że aniołowie mają swoje różne rangi. No i słowo archanioł znaczy jest jakby taką najwyższą wśród tych rang anielskich, która właśnie z jakiegoś tam powodu góruje, że tak powiem, że ma większe upoważnienia niż te inne rzędy aniołów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, brat Gabryś. No więc najpierw może słowo anioł. Słowo anioł znaczy posłaniec. Mm-hmm. Posłaniec albo zwiastun, no ale generalnie posłaniec. No, a anioł no to jest główny posłaniec, ten, który jest nad posłaniem, że tak powiem. To tak jak byli kapłani w Izraelu, ale był archkapłan, tak? Arcykapłan. My to tak, po polsku to jest arcykapłan. No tutaj można by powiedzieć arcyanioł. No ale
przyjęło się nazewnictwo, że to jest arch. No, to troszeczkę jest taka różnica. Po angielsku nie ma, to jest arch. Archpriest i archangel. No więc, więc to jest to samo. Znaczy jest troszeczkę trudniej, bo te przedrostki są różne. Inaczej używamy, ale chodzi o to samo. No i tak jak jest właśnie tylko jeden najwyższy kapłan, tak? Tam u Żydów, bo on jest najwyższy, jeden. No to jeszcze z innego punktu widzenia, jak jest tylko jeden papież, tak? To się nie wzięło znikąd. Ten papież się właśnie wziął też z naśladownictwa tego, co było w judaizmie, tak? Chociaż były okresy, że było dwóch, a nawet trzech. No, to, że tak powiem, to jest inna sprawa. Konkurentów. Ale w każdym razie archanioł to jest ten jeden główny posłaniec. I Biblia rzeczywiście też nigdy nie używa słowa archanioł w liczbie mnogiej. Nie ma więcej archaniołów, jest tylko jeden archanioł. Tak. I tam w polskich przekładach tego za bardzo nie widać, ale w angielskich można zauważyć. No oczywiście w oryginale też, prawda? Tam, z tymi, że tam są te przedimki nieokreślone lub określone, tak? Czyli że jest, no, tak jak mówimy, że jest, nie wiem, jakiś anioł i jest ten anioł, prawda? To jest konkretna różnica. Widać, że jest coś takiego, co wskazuje na coś, co jest konkretne, określone. No mówię, język polski nie używa tego jakoś tak bardzo dobitnie w tą stronę, ale w językach tych oryginalnych, czy niektórych, które mają to zwrócenie, to jest, żeby się nie mylić, to jest ten konkretny. Nie jakiś, tylko ten konkretny. No, a jeżeli jest ten konkretny, no to głównym posłańcem jest Jezus. Tak? Jest Jezus. To, że Biblia mówi o nim czasem jako o Michale, to nie zmienia o tym, że jest mowa o Jezusie, ponieważ słowo Michał oznacza ten, który jest jak Bóg, tak? Bo ten, który jest obrazem Boga. No a ty właśnie jest Jezus i takim jest Jezus, po prostu pod takim określeniem jest użyty. No i to troszeczkę już o tym wcześniej też mówiliśmy, tak? Zauważaliśmy, że no, to, co on robi, to doprowadza do tego samego, co Jezus ma zrobić podczas swego właśnie którego przyjścia. Więc widać, że to jest właśnie jedna i ta sama osoba. Więc określenie archanioł właśnie dotyczy tego głównego Bożego posłańca i dotyczy Jezusa, tak? Przez ludzkiego Logosa, tak? I obecnie Jezusa. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, przejdziemy do pytania trzeciego. Co oznacza głos archanielski? Skoro już określiliśmy, kim jest archanioł, to co oznacza głos archanielski? Również bardzo proszę ochotniczo. Proszę. Proszę. Tutaj mamy napisane, że głos archanielski to jest to samo co okrzyk, z tym, że no tutaj jeśli chodzi o poza figurę, to ten głos archanielski no bardziej tyczy się no jakichś takich nakazów, nauk, no proklamacji, czyli że no właśnie tak do końca nie wiem jaka tutaj jest różnica pomiędzy taka, że tym okrzykiem. Tu krzyczy archanioł, a tu krzyczy kto inny niż archanioł. Aha. Po prostu. Bo tak się zastanawiałam, bo tutaj znaczy według tego co Brad Johnson pisze, że jeśli chodzi o ten głos archanielski, to tutaj bardziej jest zwrócenie uwagi na takie, no nie wiem, no, jakieś nauki, nakazy, ale niekoniecznie może z takim naciskiem jak przy okrzyku, ale być może ja się mylę. No. Nie, dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze?
Ponieważ już mówiłem, to się to znowu zabiorę głos, że tu właśnie ten głos archanielski, no to ten głos, czyli to, co mówi ten archanioł, tak? No ale archanioł gdzie jest? W niebie. W niebie jest. No więc sam nie mówi, no nie krzyczy, nie wiem, z jakiejś tam gwiazdy i jego głos nie chociaż, że tak powiem. Chociaż powrócił na ziemię. Więc... No ale dlatego mówię, że chodzi... W swojej działalności. Nawet jak coś, to on tam osobiście nie stoi z megafonem, nie wiem, na czubku Pałacu Kultury, gdziekolwiek był tam ten Burj Khalifa, no to najwyższym budynku na świecie, ani nie jeździ na UFO tak? I osobiście nie głosi, tylko wydaje swój głos, tak? Ale żeby wydawać głos, no to się wydaje przez usta, tak? No, no to jest ciekawe. Okrzyk też przez usta, no. No, ale jak to się nazywa? A co jest ustami Boga? Biblia. Biblia. Stary i Nowy Testament. Jedna warga, druga warga, tak? No ale co? Książka leży i ona teoretycznie też, że tak powiem, krzyczy. Nic nie mówi. Ale mówi kiedy? Mówi wtedy, kiedy słudzy jego to przedstawiają, tak? Chociażby na wykładach. Tak, i to są tak zwane mówcze narzędzia, tak? Ci, którzy wykonują to. I Pan Jezus też wydaje ten okrzyk poprzez swoich sług, tak? Którzy mówią, krzyczą, ale to nawet nie oni nie muszą, oni nie muszą też stać z megafonami ani z niczym takim, tylko oni po prostu wyjaśniają pewne rzeczy. Mówią, czego życzy sobie Pan Jezus. Informują, że jestem obecny, tak? No, tylko że kwestia jest taka, że no, czy wszyscy nauczyciele, na przykład chrześcijaństwo, mówią, że Jezus jest obecny? No nie, prawda? Więc w momencie, w którym Jezus jest obecny, to te osoby, które to głoszą, no to głoszą zgodnie z tym, co mówi Jezus, tak? A inni no nie. Nie wydają tego okrzyku archanielskiego, tak? Nie przyciągają uwagi na to poselstwo, które jest mówione, że oto nastał czas, w którym Pan Jezus powrócił, oto nastał czas, kiedy różne rzeczy mają się wypełnić, tak? Kiedy trzeba przynieść wolność narodom, bo zaczął się na przykład, bo inaczej ten wiek tysiąclecia, Dzień Sądu, jest jeszcze nazywany Wielkim Jubileuszem Ziemi, tak? A jubileusz na czym polegał? Ano na tym polegał, że każdy wracał do swojej ziemi i zostawały mu przywrócone to, co kiedyś tam tak, utracił, tak? Jak na przykład za długi został sprzedany, to w roku 50 on wracał i odzyskiwał się swoją ziemię, tak? Więc Żydzi mieli taką instytucję właśnie tych jubileuszy, że ziemia była tym droższa, im dłużej czasu było do tego roku 50. Jak w 49 roku sprzedał swoją ziemię, to w 50 i tak do niego własność wracała. A jak zaraz w pierwszym roku sprzedał, no to musiał czekać aż 50 lat. Jak nie on, to jego rodzina. W każdym razie mieli wrócić do swoich granic, żeby nie było tak, że te pokolenia się przemieszają i cały Izrael się przemiesza. Nie. Mieli ustawione w konkretnych miejscach. I tam mogły być pewne zmiany, ale w roku 50 był powrót do rzeczy poprzednich. I to inaczej my to nazywamy restytucją. No i ten wielki jubileusz ziemi polega na tym, że każdy wróci do tego, co pierwotnie miało do niego należeć. A co pierwotnie miał należeć do człowieka? Doskonałe, wieczne życie na doskonałej ziemi, tak? Chyba, że ktoś pochodzi od małpy, to wtedy drzewo. No, dlatego tak. No i teraz następuje właśnie ten okrzyk, no, i te nauki są wyjaśniane, tak? Czy to przez te różne narzędzia, jakich Pan Jezus używa, które informują. I to się dzieje nie tylko w dziedzinie religii, chociaż głównie ten okrzyk archanielski się dzieje w ten sposób. Ale no nie tylko, bo jedną z części tego okrzyku, no to wchodzę w następny
następne pytanie, więc może rzeczywiście skończę w tym momencie. Bo w każdym razie to się dzieje nie tylko w dziedzinie religii, ale i w różnych innych dziedzinach, w których dotyczą te rzeczy, o których krzyczy Jezus, że nastają, tak? Że oto nastaje czas sądu, tak? Czas pomsty jest, czas sądu, czas przywracania do życia, czas sprawiedliwości wprowadzania, tych różnych rzeczy, które się właśnie dzieją. Czas przywrócenia Izraela na jego miejsce, tak? Zgromadzenia ich ze wszystkich miejsc, w które został rozproszony. No i tak dalej. No, także dziękuję. Czy siostra Grażynka chciałaby coś do tego pytania? Ja tak rozumiem, jeżeli chodzi o ten głos anielski, archanielski, to ja tak mi się wydaje, że nie wiem, czy dobrze rozumiem, bo tutaj Gabriel wspomniał nie tylko, że to w religii, ale i w innych dziedzinach, to tak mi się skojarzyło, że ten głos będzie się rozlegał też w niebie, gdzie aniołowie zostaną powiadomieni o tym, co się teraz zaczyna dziać. No ja tak mówię teraz, co się zaczyna dziać i co będzie, bo głos archanielski, no to już w zasadzie się zaczął, bo my rozumiemy znaczenie tego, rozumiemy znaczenie tych prorok i rozumiemy to, co właśnie przekazuje nam ten archanioł. Tak nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, czy nie. Dziękuję. Dziękuję. No tak, ten głos archanielski, to on rozlega się w różnych dziedzinach. Na przykład w dziedzinie politycznej. Przed pierwszą wojną światową, do roku 1914, to władza była skupiona wśród królów. Do władzy byli dopuszczeni, była dopuszczona jeszcze arystokracja, no i duchowieństwo. Reszta społeczeństwa to w zasadzie mieli wykonywać w taki lub inny sposób to, co tamci uchwalili. Ten okrzyk, że my chcemy wolności, wolność, gdzie się zbierały jakieś demonstracje, to naczelnym hasłem, jakie można było przeczytać, to było wolność. I przyszli ludzie żądający wolności i zmietli sobie z powierzchni ziemi tą całą czapę. Powiedzieli do nich, wy nie jesteście nam do niczego potrzebni. Po 14 roku, popatrzmy, był cesarz Austrii, no niesamowity, no potęga niesamowita. Był car rosyjski, no wręcz no tak potężny, że tam w pobliżu jego nikt nie był z pospolitego ludu dopuszczany. Był cesarz pruski, gdzie oni są? Co się z nimi stało po 17, 18 roku, kiedy sytuacja zaczęła się stabilizować w Europie? No jakby przestali, w 17 roku car z rodziną zostali rozstrzelani. Cesarz jeden musiał uciekać, drugi musiał uciekać, no, się okazało, że są zbędni, niepotrzebni. Arystokracja, która zdążyła się przeistoczyć w tą taką sferę finansową, no to jakoś się tam, a ci, którzy nie, to musieli się ukrywać albo zostali wywiezieni na Sybir. I tam kończyli swoje życie. O, to jest jeden z tych okrzyków. I teraz, a okrzyk w sferze religijnej,
No to był głównie działalność brata Russella, która powodowała to, że i papiestwo, i cała ta architektura duchowieństwa temu się sprzeciwiła. Tak? I w zasadzie absolutnie tutaj to jest pięknie pokazane w księdze Estery, tak? Gdzie to król kazał to szubienicę przygotować, tak? Nie, przepraszam, to nie w Estery. Nie, w Estery księdze. Kiedy król ten... Czy mówisz o wyborze nowej królowej? No właśnie o tym, że... Odrzucił starą królową. No bo stara królowa nie przyjęła jego zaproszenia. Ona sobie zorganizowała swoją własną ucztę i ona nie przyjęła zaproszenia od króla. Więc król ją pozbawił przywilejów królowania i wybrał sobie nową królową, Esterę. No cóż, kościoły te chrześcijańskie do dzisiaj czytają tą historię, mówią, no to jest chyba nie w porządku, żeby tak król tak zrobił, no ale zrobił. No historia jest historia, no. No i tyle z tej historii wyciągałem. Zapisana jest w księdze Biblii, która nie wiedzieć czemu w tej Biblii się znalazła. No dobrze, ale to są te okrzyki, te zawołania. Teraz odpowiedź na te zawołania, jaka była? No każdy indywidualnie. Ci, którzy byli bardzo zajęci ważną działalnością w sferze swojego zaangażowania, to więc no, albo ich to nie interesowało, albo jeżeli to ich w jakimś stopniu dotyczyło, no, to raczej negatywnie reagowali, ale była grupka niewielka osób, która w rzeczywisty sposób odczytywała ten okrzyk i powiedzieli, tak panie, my chcemy iść za tobą. A te okrzyki, to były kolejno wydawane tomy brata Russella. I to od pierwszego tak i kolejno, następne. To były... Jedne z, tak. No, w każdym razie. Także brat Russell tutaj raczej w sferze religijnej on tą działalność prowadził. Natomiast w sferze tej politycznej czy w edukacyjnych, pan miał inne narzędzia. Jednym z narzędzi na przykład byli komuniści, którzy przyszli i rozstrzelali cara i jego rodzinę. A to nie były narzędzia pańskie? A kto ich? Szatan powołał? Szatan byłby za tym, żeby car tutaj rządził jeszcze setki lat. A pan powiedział, nie, to koniec tego. Wysłał swoje narzędzia. Jak to jeden z braci powiedział, że pan ma różne narzędzia do swojej dyspozycji. Jak trzeba wywalić gnój z obory, to pan ma odpowiednie widły do tego i używa ich. Także jednym z takich wideł właśnie byli komuniści, na przykład, którzy przyszli i zrobili porządek. Niektórzy uważają, że jak Bóg jest miłością, to nie może, to musi miłować nawet największych grzeszników, no tak. I nie może ich zrobić. Tak? A później narzekają, że Pan Bóg powinien coś z tym zrobić, tak, ale tak, nie robi. I się później pytałem, gdzie był Bóg? Oj, tak. No takie to
Ono jest. Pytanie następne. To jest, w jaki sposób od lat można słyszeć ów okrzyk? W jaki sposób? No trochę przeszliśmy już na treść tego pytania, no ale w jaki sposób od lat można słyszeć ów okrzyk? Ochotniczo bardzo proszę. 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 Znaczy ja rozumiem, że tutaj też czytamy, że ten okrzyk słyszymy na w bardzo różnych polach, że tak powiem, działalności ludzkiej. To znaczy no, w polityce, ekonomii, w różnych dziedzinach życia, czy też w nauce. I no, ludzie próbują coś uzgodnić, dojść do jakichś wniosku w taki sposób, żeby jakoś tam walczyć według siebie pojętą sprawiedliwość, ale niestety ta sprawiedliwość jest, oni chcą, żeby ta sprawiedliwość zwykle była po ich stronie. No i widzimy, że to w ludzkim wydaniu to nie ma prawa bytu i to się nie może, że tak powiem, powieść, jeżeli to nie będzie wolą pańską, o czym oczywiście no zwykle ci ludzie nie są tego świadomi. Ale widzimy, że przez to właśnie, że ci ludzie nie mogą tak dojść ze sobą do porozumienia, bo tam się dzieją różne dysputy, kontrowersje co do różnych rzeczy, no to właśnie myślą, że w ten sposób coś zdziałają, ale wiemy, że jeżeli to nie będzie wolą pańską, no to ci ludzie nie dojdą do żadnego porozumienia. Efekt będzie taki, iż dopiero nasz pan zaprowadzi te rządy na podstawie swojej sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze? Proszę. No, proszę, nie wiem, czy dobrze. Nie no. Wiem, czy dobrze to sobie teraz kojarzę. Skojarzyłam tak, jak dałeś pytanie, kiedy się to zaczął ten okrzyk. To tak sobie skojarzyłam to, co wcześniej kawałek było powiedziane, czy to się nie zaczęło wtedy, jak się zaczął formować, jakby to powiedzieć, ruch badawczy. Jak brat Russell zaczął po prostu wydawać swoje dzieła, robić wykłady i zaczął obwieszczać to, co mu zostało przekazane, to jest, gdzie dostał poznanie tego, co nasz pan chciał przekazać przez niego. Tak mi się skojarzyło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, Bele Gardyś. Proszę. No tutaj dobrze o tym mówisz, tylko trzeba pamiętać, że Pan Jezus też nie został zaskoczony nagle, tak, tylko On się też do tego przygotowywał i w różnych okresach czasu, tam w tych okresach Kościoła się przygotowywał do tych rzeczy i pewne rzeczy były na przygotowanie. Ale może jeszcze zanim to jeszcze zacznę od tego, że ten głos archanielski moim zdaniem zwykle rozlegał się pierwszy, a później były okrzyki te kolejne. Czyli były okrzyk, że o, to się zaczyna dziać, prawda? Jakieś poselstwo Pana Jezusa, a później inni to podejmowali. Czasem bardzo wykręcając to różne strony, albo krzycząc. To tak jak się mówi, daj palec, a pociągnie całą rękę, nie? I to tak ludzie później już to poselstwo, które było już na swoje własne, że tak powiem, w różne strony to ciągnęli. Bo jak się spojrzy na historię świata, a szczególnie tego, może inaczej, na Biblię i na to, co ona zapowiada, że się ma dziać w Królestwie Bożym, tak, w czasie którego przyjścia i tak dalej, no to
jak się na to zauważy, popatrzy i zobaczy, co się miało dziać, no to się wszystkie te rzeczy dzieją. Wszystkie te rzeczy się dzieją, tylko jak to się nazywa, ludzie na to jakoś nie łączą faktów jednych z drugimi, mimo że krzyczą o różnych częściach, na przykład co miało się dziać. To będziemy rozważali bardzo niedługo, bo jesteśmy gdzieś w połowie tego tomu, a w rozdziale 11, rozdział 11 tego tomu, który rozważamy, to są znaki czasów na temat powrotu naszego Pana. No i jakie to znaki? No między innymi podczas której obecności Pana Jezusa miało się odbywać demaskowanie zła. Nie odbywa się na wszelkich możliwych rzeczach, chociażby te różne taśmy, teraz te maile Dworczyka, ale to są rzeczy obecne, a wcześniej to nie było. Wszystkie zła we wszystkich dziedzinach. Tu wychodzą, tam wychodzą, pokazują i tak dalej, w każdej możliwej dziedzinie, że niewolnictwo to zło, no nie było, że segregacja rasowa to zło, że uciskanie jakichś nacji, że odebranie wszelkich praw kobietom, tak, jakieś tam prawa dzieci, którym się interesuje jakimiś prawami dzieci, nie? Albo innych tam całej masy różnych, we wszystkich dziedzinach. Demaskowanie, to jest zła, tamto zła. Uciskanie tych osób, tamtych i tak dalej. Pan Jezus przychodzi i mówi, należy doprowadzić do równości, tak? Jest ten werset, że każda góra będzie poniżona, a dolina będzie podniesiona, tak? Żeby zrównać te rzeczy. Czy nie jest wołanie o równość, wolność, o równe prawa dla wszystkich, tak? We wszystkich dziedzinach. Oczywiście ludzie to sobie, jak to jest dla nich korzystne, to oczywiście, że o tym krzyczą i to coraz głośniej. I to od samego początku. Tylko, że oczywiście oni by chcieli dla siebie mieć jak najwięcej, no więc ciągną w górę, a inni, no nie, 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 bo przecież tak nie można i tak dalej. Ale to się, ogólna tendencja jest taka, że no, świat się zmienił niesamowicie od czasu, kiedy to było. Kolejne znaki. I każdy... No mów. Nie, chciałam powiedzieć, że każde kolejne zło próbują przykryć jeszcze gorszym złem. To inna sprawa. To inna sprawa. O tej obecnej sytuacji to pisze prorok Izajasz, że najwyższe wierzchołki już ścięte. Także no, patrzymy, no, gdzie są ci królowie, ci cesarze najwyżsi? Już ścięte, już idziemy. Kolejne znaki, jakie miały być, to wzrost podróżowania i wzrost wiedzy, nie? Tak. No i tutaj nawiązuję do tego, co siostra Grażynka mówiła, że było przygotowanie. Początki tej rewolucji przemysłowej to już były tam początek 1800 roku i tam i tak dalej. Ale to początki były. To jeszcze nie było tej takiej eksplozji, która miała miejsce po wtórnym przyjściu. Ale przygotowanie już było, pewne przygotowanie do tego, żeby to miało miejsce, tak? Wzrost wiedzy, wtedy no, różne rzeczy się zaczęły robić, tak? W tym wzrost wiedzy religijnej, bo przecież brat Miller, tak? O tym, w którym adwencie zapowiadał, że będzie, bo wtedy to był czas. Ale to Pana Jezusa jeszcze wtedy nie było, dopiero się przygotowywał do przyjścia. Więc już miał swojego sługę, który mówił, przyciągał uwagę ludzi do tego, że ten, który adwent, to już teraz by była na niego pora praktycznie, nie? I teraz zwróćcie uwagę na to, że ten, który adwent, to jest temat aktualny. Oni sobie myśleli, że on już przyjdzie 30 lat wcześniej, ale przygotowanie było zrobione na odpowiedni czas. Tak jak Żydzi za przyjście Jezusa. Oni 30 lat wcześniej go wyglądali. No tak. Jak się Jezus urodził, wszyscy czekali, że on tutaj przyjdzie. I Anna, ta prorokini, i ten prorok, jak on? Symeon. Teraz już mogę umierać, bo widziałem Zbawiciela. Uważali, że to już historia praktycznie no, zakończona, bo Zbawiciel przyszedł, teraz wszystko naprawi. I się okazało, że nie, że 30 lat później. Musiał dorosnąć, nie? To oni zapomnieli o tym wszystkim. To poszło w niepamięć.
Tak, tam źle obliczył i tak, tak, nie tak, ma tak, o czym tak, mówić. Tak. Oj, tak, tak. Kolejnym ze znaków, jaki miał być, to wielkie kataklizmy. Mm-hmm. Nie? Miało być, były zapowiadane, że będą wielkie kataklizmy, tak, a nie dzieją się. I to coraz większe. I ludzie mówią, coś się dzieje. Te wybuchy wulkanów, to, tamto, takie śmakie różne rzeczy, niesamowite rzeczy się dzieją. Tsunami, takie. To już musi być koniec świata. No, słusznie, nie? To inna sprawa. Kolejnym ze znaków, o którym mówi Biblia, że opadanie zaślepienia Izraela. Tak? I co? A te społeczności Żydów mesjańskich to nie pojawiają się? Teraz, niedawno. No. Teraz, w zeszłym tygodniu zamieściłem o tym Rabinowiczu, prawda? Jeden z pierwszych, który w ogóle na to zwraca uwagę. I oprócz tego teraz w kolejnych tygodniach będę zamieszczał świadectwa kolejnych tych rabinów, Żydów mesjańskich. Tak? Biblia po raz pierwszy, Nowy Testament został przetłumaczony na język żydowski w 1878 roku. Wcześniej nie było, a od tego czasu zaczął być. No, skończyła się okres niełaski dla Izraela, więc i Żydzi dostali dostęp w ogóle do treści w swoim języku, żeby mogli o tym czytać. Początek opowiadania tego zaślepienia. Tak? A czyż to nie jest jeden ze świadectw tego, że Jezus powrócił? Oczywiście, że jest, ale na to trzeba zwrócić uwagę. Ale kto by się tam tym przejmował, nie? Obecnie. Dalej, że Izrael miał wrócić do Palestyny. Przecież to jest jak cierń, jak wbity cierń, nie? Izrael wrócił. I co? To się nie stało? Biblia nie mówiła, że to się stanie po powrocie Jezusa? Mówiła, że Jezus wróci i zgromadzi Izraela z powrotem do Palestyny. No ale Izrael został przywrócony do Palestyny, tak? Do tego miejsca, do swojej ziemi. I co ludzie mówią? Jak Jezus powrócił, nie? Sprętnie żyli. Teraz mamy na bieżąco o tym informację, bo teraz ten zestaw wykładu. I co, nie powrócił? Nie ma tego okrzyku? Jezus już wrócił? Wy jesteście ślepi, że nie widzicie, że Izrael wrócił do swojego miejsca? No, jak to się nazywa, bracia wolni, tak? Wolni badacze mówią, że nie wrócił jeszcze. Tak? No tak, no bo przecież gdyby wrócił, to oni musieliby uznać, że już zebranie kościoła nastąpiło, nie? Aha. A jak nastąpiło, jak oni są? No oni koniecznie chcą jeszcze być, do kościoła należeć, to muszą, muszą udawać, że nie ma. No ich argumentem jest to, że jeszcze nie wszyscy Żydzi wrócili do Izraela, tak? Muszą wszyscy absolutnie wrócić do Izraela, to jest ich argument. Ale jak Izrael wracał z niewoli babilońskiej, to wróciło ich zaledwie 50 tysięcy. No. Co to jest? Jakaś marna ilość. Ale czy to przeszkadzało Panu Jezusowi, żeby przyjść do nich w pierwszym adwencie, w pierwszej obecności, jako do całego Izraela? No nie przeszkadzało. Nie musi być. Ci, którzy posłuchali, ci, którzy się zgromadzili, są uznawani za ten Izrael, który miał zostać zgromadzony. Więc tutaj jest analogicznie. Kolejna zapowiedź prorocka mówiła o przygotowaniach do wojny i o wojnie światowej. Nie jest to za nami? Oczywiście, że jest, tak? A teraz mamy kolejne przygotowania do wojny, tak? Następne. Konflikt między kapitałem a... No nie ma go? Oczywiście, że jest. Pierwsze związki zawodowe były przed pierwszą wojną światową. Wcześniej nie było czegoś takiego jak związek zawodowy. Związek to jest związek tych pracowników różnych firm, którzy żądają praw dla siebie, że nie tylko pracodawca zarządza tym, co się dzieje i może sobie, no, że on będzie tutaj zarządzał, jak mu się podoba. Tylko związki zawodowe, no to ludzie się połączyli, niezależnie od pracodawcy i mówią, hola, hola, ty tutaj chcesz, ale my mamy pewne swoje prawa. Ty nam nie możesz odebrać prawa na przykład do tego, żebyśmy widzieli słońce, nie? Albo musisz nam zapewnić godziwe warunki, bo my nie chcemy umierać pracując dla siebie. Chcemy soboty mieć wolne. Jeszcze niedawno to pracodawca mówił, a wypadł mi stąd, w ogóle.
Ale od tego czasu już nie, bo ludzie się gromadzili i to tak jak teraz ci górnicy się zbierają i rząd się ich boi, bo oni przyjadą, będą palić opony przed Sejmem i się boją, bo to duża ilość mocnych ludzi, nie? Silnych ludzi, którzy tam mają pewne możliwości. Dlatego jest ten konflikt, tak? I teraz widzę, no, powstało dla reakcji prawo pracy, tak? Różne inne rzeczy. No, normalizują się te stosunki w różny sposób. No i to jest część tego okrzyku. I teraz zauważmy, że o tym mówi Jezus, tak? Przez różne swoje narzędzia, że trzeba to wyrównać, ale ludzie podciągają i krzyczą o tych prawach pracowniczych. I to jest ich okrzyk, tak? Który tam rządzą, właśnie żądają różnych rzeczy dla siebie. Kolejna rzecz to wiązanie konkolu, tak? Czyli tych, którzy tylko udają, że są chrześcijanami, tak? Nominalni chrześcijanie. Dalej, wielki niepokój miał być. Jest coraz większy. Teraz wszyscy drżą, tak? A tu wojna, a tu tamto i tak dalej. A zima się zbliża. No. Następny ze znaków, jaki miał być tego powrotu Jezusa, ogólnoświatowy kryzys nie do opanowania. Naprawdę chyba nie trzeba nic mówić, nie? Wszyscy to widzą. Jest coraz gorzej. I jeszcze obecnie jest jeszcze gorzej. Dalej, początek wielkiego ucisku, nie? To, o czym mówiliśmy, że 1914 rok. Nic się nie zaczęło wtedy, nie? Nie było żadnego ucisku początku, nie? To takie tam mało znacząca data. Tak? Tak ironicznie mówiąc. Oczywiście, że się zaczęło. Dalej, że głoszenie Ewangelii o Królestwie miało być głoszone na całym świecie. Nie zaczęło się. Biblia została przetłumaczona na wszystkie języki i dialekty właściwie, że każdy może przeczytać ją w swoim języku. Tak, po całym świecie. I była głoszona. I dotarła. Niekoniecznie tam ją przyjęli, ale to nie znaczy, że nie dotarła. Miała być niewiara i fałszywa wiara. Też oczywiście, że jest obecna. Dalej, miała być powszechność nieprawości. Spojrzy się na czas obecny, to z każdego miejsca. Aż się wylewa ta nieprawość. Gdzie tylko nie spojrzeć. Miało następować wyśmiewanie się z obecności Jezusa. Nie ma wyśmiewania się? Jaki tam Jezus jest obecny? Tak? Gdzie tutaj? Gdzie go widzisz? Na którym budynku stoi, tak? Oczywiście, że ten znak się wypełnił. Kolejna sprawa, wielkie odstępstwo. Nie ma? Oczywiście, że jest. Mieli się pojawiać fałszywi Chrystusowi i fałszywi prorocy. Oczywiście, że są. Tak, nawet ostatnio ten, że znowu przychodzi Chrystus w ciele chińskiej kobiety, tak? Chociażby. Dalej. Miały następować federacje kościołów, czyli zbieranie się w większe ciała. Nie ma? Oczywiście, że jest, tak? Ekumenia, inne takie. Różne są. Grupowanie się kościołów w większe ciała, żeby mieć jakieś tam strefy wpływów dla siebie wyrabiać. Miało być oczekiwanie królestwa. Nie ma? Oczywiście, że jest, tak? Tak jak Żydzi czekali na Jezusa podczas pierwszego przyjścia, tak teraz ciągle też są. Jak się popatrzy na tych, chociażby na grupach facebookowych, ale i gdzie indziej, cała masa osób ogłasza, że Królestwo Boże jest blisko, tak? Przyłącz się tu, tego, torów, zacznij się zmieniać, bo niedługo przyjdzie Jezus, tak? No, co chwila można zauważyć takie informacje. Kolejny znak, miało nastąpić wyjaśnianie prawdy. Nie nastąpiło. Chociażby część tego wyjaśniania prawdy mamy właśnie pod naszą rozwagą, tak? Tych artykułów. Teraz od kiedy zaczęły być, od pandemii bardzo dużo zaczęło być tych wykładów w internecie, tak? Szczególnie na YouTube i tak dalej. Jest głoszone, krzyczane. Także tych wykładów jest cała masa i dociera. Już nie tylko w formie pisanej, ale i także każdy, kogo zainteresują te sprawy, jest w stanie do tego dotrzeć. I to w łatwy sposób, nie? To tak jak mówimy, że ta droga święta ma się otwierać. Czy nie jest łatwy sposób do tego, żeby znaleźć prawdę? Jest. No,
trzeba poszukać, chęci nabrać i proszę bardzo, korzystać. Tak, no ale tak jak siostrą Grażynką mówimy, że to nie jest takie proste, żeby łyżeczko podawać na złotej tacy. Ale tu poniekąd tak jest, no. Tylko se znajdź i będziesz miał wyjaśnienia. No. Kolejna sprawa miała być dzieło żniwa w wieku Ewangelii. Czyli, że zbierani mieli być chrześcijanie i ci prawdziwi i tak dalej. No, to jest bardziej religijny znak dla tych, którzy się tym interesowali, tak? My to mamy historycznie w książkach opisane, jak to przebiegało, kiedy się zakończyło, jakie miało fazy, jak przebiegało, kiedy się skończyło i tak dalej. Także to już trzeba się troszeczkę bardziej w to wgłębić, ale to również miało miejsce. Kolejnym ze znaków miało być oczyszczanie i próbowanie poświęconych. No i to też miało miejsce, tak, to też mamy opisane, jak to miało miejsce, w jaki sposób to się objawiało, jakie miało fazy i tak dalej. I trochę też trwa do dzisiaj, ponieważ i my też uważamy się za poświęconych i to się dzieje także i w stosunku do nas. I różne oczyszczenia, tak, rozpady i tak dalej mają miejsce. Miały miejsce też na naszych oczach. Kolejny ze znaków, objawianie niewiernych chrześcijan. Oczywiście, że się dzieje. Kolejny miał być nadejście proroka Eliasza. Tak? A Eliaszem, tym, który miał przyjść, był kto? Kościół. Przyszedł, mówił, informował, że królestwo nastaje, tak, żeby się zmieniali, żeby porzucili obecne rzeczy, no i próbował perswazją moralną przyciągnąć świat do Jezusa, tak. Informujemy, Jezus przyszedł, tak, zmieniajcie się, bo jest tutaj czas. No ale tak jak Eliasz miał to zrobić i mu się nie udało, tak, taki kościół. Bo niestety, ale perswazja moralna no, nie działa na ludzi. Potrzebny jest bat. No i wreszcie jednym ze znaków jest objawienie antychrysta. O tym mieliśmy na jednym z poprzednich badań, tak. Antychryst został objawiony, tak. Przyjść miał i zostać objawiony. Także to wszystko, cała masa tych znaków się dzieje w różnych rzeczach i ci, o którzy o nich mówią z punktu widzenia religijnego, wyrażają ten okrzyk archanielski, a ci, którzy mówią o tym z punktu widzenia świeckiego, w tych różnych dziedzinach, co się dzieje, no wyrażają te pozostałe wielkie głosy, które mówią, że nastało to królestwo, że Pan Jezus wrócił i działa, tak, niszczy to królestwo szatańskie. No i kto ma oczy do patrzenia, tak, uszy do słyszenia, no to widzi i słyszy. A inni, no cóż, widzą jakieś okrzyki. I mówię, ale hałas, idziemy gdzieś w spokojniejsze miejsce. No właśnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Ja tak króciutko, bo tu Gabryś już szeroko powiedział, że ja myślę, że całe społeczeństwo Ziemi jest wzburzone, jest niespokojne i walczą o sprawiedliwość, o pokój, gdzie właśnie coraz więcej jest tej niesprawiedliwości i niepokoju. I świat pracy jest w ciągłym konflikcie z kapitałem, z rządzącymi i jak widać żadna forma rządu jak dotychczas nie była zadowalająca dla ludzkości, dla poszczególnych społeczeństw i po prostu zwalczają się, każdy chce, tak jak już tu Gabryś powiedział, dla siebie jak najlepszych praw, sprawiedliwości i o pokój, ale widzimy, że ten konflikt trwa i masy ludzkie są wzburzone, także to idzie w kierunku rewolucji czy tam światowej anarchii, co już możemy zaobserwować, także to społeczeństwo no, jest wielkim okrzykiem i dowodem na to, że no,
kruszą się rządy tego świata, że musi to runąć, ażeby zapanowało, ażeby zapanowały rządy sprawiedliwe, właśnie, którym dowódcą będzie Jezus właśnie wraz z Kościołem i pomocnymi klasami. Także to będzie przeciwieństwem do tego, co jest. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, przejdziemy do pytania piątego. O czym mówi, a o czym nie mówi odnośnie naszego tematu omawiany przez nas fragment? O czym mówi, a o czym nie mówi ten fragment? Ochotniczo, bardzo proszę. Proszę. A więc ten fragment wskazuje nam na to, iż nasz Pan jest już obecny po raz wtóry. Już pokazują to przeróżne wydarzenia ze świata. Jeśli chodzi właśnie o sferę religijną, polityczną, społeczną, ekonomiczną, czyli tak w gruncie rzeczy wszystkie sfery, które dotyczą naszego tutaj istnienia na Ziemi. No, natomiast no, nie pokazuje nam tego, że nasz Pan Jezus po raz wtóry tutaj jest widoczny dla naszych oczu, tak? Dlatego też, dlatego że nie ma takiej potrzeby, tak jak już mówiliśmy o tym jakiś czas temu na badaniu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Proszę. Proszę. A więc tutaj częścią z tych okrzyków są także dyskusje, tak? To, co mówimy, że ludzie się zbierają, dyskutują w różnych sporach, czy to osobiście, czy na jakichś forach, czy przez różnych przedstawicieli, więc na szczeblach państwowych, organizacji, czy innych takich. Także właśnie można zauważyć te różne rzeczy. Wyrazem każdych takich rzeczy jest każdy kolejny strajk chociażby, nie? Także tych strajków było, tak, można było to obserwować. Razem niedawno nauczyciele protestowali, tak, ci niepełnosprawni, tacy, śmacy, różne osoby protestują, teraz ci kontrolerzy lotniczy, tak, że są wykorzystywani i że nieludzkie warunki pracy robią lekarze. Wszystkie to są takie odpryski tych właśnie okrzyków, że tu jest coś nie tak, że to jest to zło demaskowanie, te różne rzeczy, że trzeba tutaj zrobić normalność w jakiś sposób i dobre warunki, tak? Także te miały być słyszane i są słyszane. Natomiast ten fragment ani przez chwilę nie mówi o tym, że Pan Jezus będzie w tym widziany. Ma być słyszany Jego głos, tak? I inne głosy, ale nie ma nic mowy o tym, że on będzie tutaj widziany, w tym szczególnie wzrokiem literalnym, tak? A to nas tutaj interesuje dla naszego tematu, że to, co rozważamy, świadczy o tym, że Pan jest obecny, ale nie jest widzialny ludzkim wzrokiem. Dziękuję. Dziękuję. Bo ludzie uwierzą w przyjście Pana Jezusa, jak najpierw usłyszą Jego głos, a później będą chcieli go oglądać, z której strony nadchodzi. No tak, tak. Tego właśnie czekają. To tak jak czekali w Żydzi. Pierwszym jego przyjściu, że tu ma przyjść Mesjasz, który wyzwoli nas pod okupacji rzymskiej z wojskiem potężnym. A tu przyszedł tak cieśla i on tutaj chce coś nam mówić. Co ty masz do powiedzenia? No tak, no. Że tak powiem, te proroctwa niekoniecznie trafiają w gusta oczekujących. No, ale cieszmy się, że akurat my to zauważamy
i że to jest dla nas siłą potwierdzającą właśnie te wydarzenia, na które czekamy, w których się spodziewamy, w których uczestniczymy i chcemy uczestniczyć, które mamy błogosławić cały świat. To jest ciekawe swoją drogą, że my zauważamy, że już powoli widać zarysowywanie się tych ostatnich fragmentów przed wprowadzeniem tego powszechnego królestwa i restytucji, tak? A ludzie jeszcze nawet nie widzą, że się zaczęło. Tak to ono jest. Ale wszyscy na tym skorzystają. I ci, którzy widzą, i ci, którzy nie widzą. I to jest dla nas nadzieją, pociechą, radością i błogosławieństwem, którego życzę również braterstwu z dzisiejszych naszych rozważań. Czy jeszcze ktoś by chciał coś dodać do tego? Jeżeli nie, to będziemy na tym kończyć. Życzę z tej lekcji błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.